czytamy, Daniel zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Bardzo ciekawa myśl. Daniel po prostu, to przy jedynej wizji z tych wszystkich Danielowych mamy powiedziane, że Daniel nie szamotał się, Daniel otrzymał to zrozumienie. Tak jak wizja była przedstawiana, tak ją rozumiał, nadążał za tą akcją. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Dziwimy się, gdy uwzględnimy całą sytuację, o której już mówiliśmy, i te wiadomości z Palestyny, które napływają, i te wątpliwości, i nałożenie proroctwa na proroctwa, jeszcze kolejne obietnice, a te Bóg jak gdyby wypełnił, już dekret wydał Cyrus na podstawie Izajasza, a na podstawie Jeremiasza skończyło się, i to się te 70 lat, i to się zbiegło wszystko. Cudownie, wszystko się układa. I nagle te wątpliwości. I co dalej? I co teraz? Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. 3 tygodnie, jak gdyby powiedzielibyśmy, takiego oczyszczenia organizmu. Czasem mówimy, że to był 3-tygodniowy post Daniela. Akurat to słowo tutaj nie występuje, post. Ale jeżeli to był to częściowy post, to nie było całkowite powstrzymanie się od napojów i od pokarmów, od niektórych pokarmów, od niektórych napojów. I to trwa 3 tygodnie. Już wiemy, że jesteśmy w roku 534 albo trzecim, jeżeli po prostu te zależności miesięczne by tam wchodziły w grę. Już wiemy, że przez 3 tygodnie Daniel na taką kwarantannę przeszedł. O, przy okazji tutaj jest też pewne słowo, które może nie wszystkim się podoba, no ale ono jest, że Daniel w ciągu tych 3 tygodni nie jadł mięsa. Bo niektórzy mówią, że Daniel od młodości do starości był wegetarianinem, od doświadczenia opisanego w 1 rozdziale. To nie było tak. To nie było tak. No ale to tak nawiasem tylko. Proszę? Jak skąd wiem? Stąd, że przez 3 tygodnie, mówi, nie jadłem mięsa. Czyli w pozostałym czasie, chyba że to do nas nie dociera. Ale jeżeli mówi o 3 tygodniach powstrzymania się, proszę, tak, oczywiście. Tu nie jest wcale powiedziane, że wino alkoholowe. Wino i przy Wieczerzy Pańskiej jest. Także słowo wino to jest osobny temat i można go rozważać na podstawie tekstów biblijnych. Zwróćmy uwagę, a 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. Czy układa nam się data? Rok 530, załóżmy ten czwarty, pierwszy miesiąc, 24 dnia pierwszego miesiąca ma wizję, przedtem ma tę 3-tygodniową kwarantannę. Kiedy ona się rozpoczęła? 21 do tyłu, prawda? 21 dni to jest 3 tygodnie. Czytajmy dalej, bo ta układanka jak puzzle nam teraz będzie się spotykać, schodzić. W owym czasie... Aha. I teraz popatrzmy na mapkę, gdzie to mogło być. Tu jest Babilon, gdzie ten trójkąt. Rzeka Tygrys spotyka się z Eufratem i wtedy w odległości około 150 km od Zatoki Perskiej Daniel jest nad Tygrysem.
A więc musiał przemierzyć dosyć duży obszar, żeby tam się znaleźć. Tu jest Tygrys. Tak w czasie posuchy wygląda potężna rzeka w Mezopotamii Tygrys. Bywa, że zbiera i zatapia wszystko. Bywa, że wysycha. Zresztą podobnie jest z Jordanem i każdą rzeką tam na wschodzie. I teraz mówi, gdy podniosłem oczy, spojrzałem, a oto był mąż ubrany w szatę lnianą, biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. To było najbardziej wyborne złoto o najwyższym karotażu. Ciało jego było podobne do topazu. Oblicze jego jaśniało jak błyskawica, oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa wód. Kto to jest? W Nowym Testamencie, w Apokalipsie spotykamy bardzo podobny obraz, bardzo podobną postać. Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pies złotym pasem, głowa jego zaś i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, oczy jak płomień ognisty, jego nogi podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego głos, jego jakby szum wielu wód. Czy niepodobne? I w przypadku Apokalipsy wiemy, kto to jest, bo w tym pierwszym rozdziale on się nam przedstawia jako ten, który był umarły, ale ożył i żyje na wieki wieków i ma klucze grobu i śmierci. Czy Daniel ogląda również wizję naszego Zbawiciela? 6 wieków wcześniej i to bardzo podobną. Nie będziemy tutaj mówili o wartościach w symbolach tych nóg, tego mosiądzu, tego oblicza jaśniejącego, szaty lnianej, pas i tak dalej. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska. Jak to jest możliwe? To ziemia musiała rozjaśnieć od tego wszystkiego. Ludzie, którzy są z Danielem, nie widzą nic. Czy to jest możliwe, że ktoś obok mnie może widzieć bardzo dużo, a ja nic? O, przepraszam. Nie widzieli tego zjawiska. Padł na nich strach, pouciekali, poukrywali się. I zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Czy to ten opis wydarzenia przypomina nam coś z innej wizji, z innego spotkania już w Nowym Testamencie? Szaweł z Tarsu na drodze do Damaszku. Pamiętacie, co tam się działo? On widział, on słyszał, on rozumiał. Inni słyszeli tylko dźwięk, huk, jakąś jasność, ale nic poza tym. Nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I stan proroka podczas wizji. W Piśmie Świętym mamy bardzo dużo opisów stanu fizycznego proroka, który spotyka się z Bogiem. I to są niektóre z nich. Nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się. Nie miałem żadnej siły. Całkowite jak gdyby omdlenie. Wiersz 9. Dźwięk jego słów usłyszałem, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą na ziemi. I w ślad za tym tekst z Apokalipsy.
Gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Mamy jeszcze wątpliwości, z kim Daniel się spotkał? Biblia jest bardzo konsekwentna. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka. Zwróćmy uwagę. Nie mówi, że dotknął go ten, którego wizję oglądał. Ta wizja i reakcja Daniela to jest jedna rzecz, ale tutaj pojawia się w kadrze jak gdyby ktoś zupełnie inny i mówi: jakaś ręka mnie dotknęła i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie. Stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. W 9 rozdziale identyczne słowa, identyczne spotkanie. I to już nie jest Chrystus, tylko kto? Gabriel. Gabriel został nazwany przez wielu czytelników Biblii jako osobisty anioł Jezusa Chrystusa, Boga, do szczególnych poruczeń. Te najważniejsze momenty, które się dzieją albo dziać się mają, zwiastuje Gabriel. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. To samo było w 9 rozdziale. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo: ja przyszedłem, aby ci oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. A więc popatrzmy, jak Daniel teraz ma ten przywilej spotkać Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. On nie był tak nazwany w Starym Testamencie, ale to jest ta postać, która przyjmuje na siebie ciężar walki w wielkim boju i daje zwycięstwo i wzmacnia samym swoim się pojawieniem. Ktoś powie: jak to wzmacnia, jak on omdlał? Ja sądzę, że każdy wierzący chętnie by omdlał, ażeby być wzmocnionym po takiej wizji, tak jak każdy, kto z Bogiem się spotyka. Lecz książę anielski, zupełnie nowy jeszcze wątek, książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez ile? 21 dni. A spotkanie to, którego opis czytamy, ma miejsce 24 dnia pierwszego miesiąca. Czyli 21 dni trzeciego dnia tego miesiąca i 3 tygodnie Daniela pokrywają się dokładnie z tą walką Gabriela z księciem anielskim Królestwa Perskiego. Co to za książę anielski Królestwa Perskiego? Gdy chwilę jeszcze poczekamy, to nam się to ukaże znacznie wyraźniej. To jest napisane w tym tekście, tylko nieco dalej. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Kto to jest Michał? Jeden z pierwszych książąt anielskich, który przychodzi w sukurs tutaj w tej walce Gabrielowi i Gabriel na tyle ma do niego zaufanie i wie, że sobie poradzi, że go zostawia tam, a idzie wysłuchać modlitwę Daniela. Gdy macie Biblię otworzoną, bo do tego tekstu dojdziemy, ale dopiero za chwilę, w wierszu 23 jest powiedziane, Michał jest nazwany
wasz książę anielski. Wasz książę anielski. A więc naród Boży też ma swego księcia anielskiego. I wszystkie inne narody mają swoich książąt anielskich. Jaką funkcję, jaką rolę pełnią te istoty, bo to są istoty już. Jeżeli Gabriel, który jest po stronie Michała, walczyć musi z księciem anielskim perskim, a później będzie musiał walczyć z księciem anielskim greckim, to już wiemy, kto patronuje tym książętom. Gabrielowi patronuje Michał. Kto patronuje tamtym książętom, opiekunom tamtych narodów? Druga strona w wielkim boju. Demon. To jest zaskakujące. Nieraz by nam się wydawało, że przecież to Bóg patrzy na ludzi, co oni sobie tam zrobią, no to tak ich zakwalifikuje. Chciałeś, to masz, nie chcesz, to nie. Nie będę ci się naprzykrzał. Nie. To jest wielki bój. Wielki bój o każdego człowieka. Wielki bój o każdy naród. Bóg miłował wszystkie narody już w czasach Abrahama. Dawał 400 lat łaski dla narodów, które jeżeli nie skorzystają z tego czasu łaski i nie uchwycą się Bożej miłości, będą musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Później taki sam czas łaski otrzyma jego wybrany naród. Naród, którego księciem anielskim jest Michał. 490 lat. Czy modlitwa i to pragnienie zrozumienia i mocnego opowiedzenia się po stronie Bożej i wspomożenia sprawy Bożej tutaj nad Tygrysem, tu w Babilonie czy w Persji, może mieć jakiś wpływ na wynik walki między Gabrielem a księciem anielskim Królestwa Perskiego? Czytajcie Wielki Bój autorstwa ulubionej naszej pisarki Ellen White, który wierzymy, że była inspirowana przez Boga. Powiedziała, że miejsca, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, uchwalane są różne prawa, ustawy, jest pełne aniołów niebiańskich i aniołów demonicznych. I walczą o umysły tych, którzy będą podejmować decyzje. Bardzo ważne. A umysły tych ludzi, one nie tylko są pod presją taką czy inną w momencie, gdy te ważne decyzje zapadają. Bóg pragnie tych ludzi przygotować już na takie sytuacje, przygotowując nas, abyśmy, gdy spotykamy się z nimi, ja już o tym kiedyś wspominałem, w szkole, na uczelniach, w zakładach pracy. Pamiętajmy, szczególnie nawet, gdy z dziećmi mamy do czynienia, pozytywny wpływ dziecka Bożego na każdą osobę będzie procentował nieraz dziesiątki lat później. I ten ktoś sobie przypomni, ja znałem takie dziecko Boga. Pamiętajmy o tym, że gdy prawa różne są wydawane, to nie jest czas na propagandę i rozpisywanie się i krytykowanie. To jest czas na zajęcie postawy Daniela. Bo nieraz my chcemy to tak po prostu całkowicie ująć w nasze ręce i tak przeciągać i wiązać węzły na tej linii i przeciągać na swoją stronę. I nie wiemy, że te wszystkie
liny popękają. Ale nasza przynależność i do Boga i miłość do ludzi, ona nie pęknie. Ona się odezwie w najbardziej dogodnym momencie. To nie czas na prowadzenie kampanii. Chrześcijanie to nie politycy. A szczególnie politykierzy, bo ci mają najwięcej do powiedzenia i najmniej się na wszystkim znają. I nie wiedzą nawet, że czegoś broniąc czy coś argumentując, dostarczają argumentów przeciwko sobie. I wtedy mówimy, no kij rzeczywiście ma dwa końce. Wtedy szukamy mądrości, a nieraz dostarczamy ludziom nieprzyjaznym wobec dzieła Bożego i sprawy Bożej argumentów. Powiemy, z nim? Jeżeli to chrześcijaństwo jest takie jak on, to dobrze, że nie chce z nim nic wspólnego mieć. Kim jest Michał? Kim jest ten, który nazwany jest jednym z pierwszych książąt anielskich? To ciekawe określenie, prawda? To imię pojawia się kilkakrotnie w Piśmie Świętym i za chwilę będziemy próbowali się z tym zapoznać. Przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, mówi Gabriel. Bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz Gabriel mówił, że widzenia dotyczą czasu końca, czy końca czasu? W 8 rozdziale. Tam po raz pierwszy te stwierdzenia są. I mamy tutaj na ekranie ten tekst z 8 rozdziału. I to jest Gabriel, który wyjaśnia. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i za nie mówiłem. No bo co powiedzieć? Oto coś, jakby ręka ludzka dotknęło moich warg. I znowu nie wiemy. To nie jest ręka ludzka. To jest coś, jakby ręka ludzka. W Apokalipsie, szczególnie Jana, którą otrzymał na wyspie Patmos, tam takich porównań będziemy mieli bardzo dużo. I nieraz mówimy, że to była ręka ludzka. Nie, to nie była ręka ludzka. To było coś podobne. Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem. Czy znowu interweniuje ten, który taką świetlaną postawę miał? I powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadłem nie boleści, nie miałem żadnej siły. Wraca Daniel właśnie do tej wizji, którą miał, która go całkowicie wytrąciła. Jakże może taki sługa mojego Pana, jak ja, rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Ciekawe, gdybyśmy to dosłownie przyjęli, nie ma we mnie tchu, to jak on mówi, skoro nie ma w nim tchu? A więc widzimy, że niektóre myśli są tutaj wzięte z normalnej naszej rozmowy. Straciłem wszystko, nie mam żadnego tutaj ze swej strony potencjału, aby cokolwiek zrozumieć, cokolwiek zrobić. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie. I rzekł, nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny. A gdy rozmawiałem ze mną, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi Pan, bo mnie posiliłeś. Mężu miły, to określenie w 9 rozdziale występuje. Prawda? Jesteś bardzo przyjemny, jesteś bardzo miły, powiedział Gabriel. Bądź mężny. Najwięksi bohaterowie wiary mają swoje słabości. Jan Chrzciciel, Jozue, inni. I Bóg w takich momentach rozumie nas, rozumie cię. I mówi, słuchaj, wytrzymaj jeszcze chwilę. Ja cię wzmocnię. Ale klucz do zwycięstwa masz ty. Ty możesz zechcieć iść za tym głosem i to uczynić albo nie. Wtedy rzekł, czy wiesz, dlaczego
Przyszedłem do Ciebie? Czy gdybyśmy otrzymali taką wizję i takie doświadczenie przeżyli, czy wiedzielibyśmy, dlaczego to się stało? Czy wiedzielibyśmy, dlaczego On mówi nam, że 21 dni walczył i przyszedł właśnie wtedy, kiedy Ty skończyłeś również i tę swoją kwarantannę? Jesteśmy po tej samej stronie, Danielu. Lecz teraz muszę wrócić, by walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Czyli to nie jest walka o tak zmaganie, położyłem cię na łopatki i mamy spokój już. Nie. Moce zła będą się ciągle odradzały i dlatego moce światłości muszą być w ciągłym alercie. To jest tak jak z nami. Nieraz zdobywamy jakieś zwycięstwa nad grzechem, nad pokusami i wydaje nam się, ojej, to teraz mogę odpocząć. Nie. W wielkim boju nie ma odpoczynku. W wielkim boju jest wielki bój. I im bardziej będziesz związany z Bogiem, tym więcej bitew wygrasz. Niektóre przegrasz, bo jesteś grzeszny. Bo ludzka słabość powoduje, że tak się stanie. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Lecz nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Znowu nam się pojawia tu Michał. Ja wtedy powiedziałem 23 wiersz, a to jest ten 21 wiersz. Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Co to jest Księga Prawdy? Myśmy mówili o sądzie, mówiliśmy o księgach pamiątki, o księdze żywota, dobra i zła. Tu mamy nowe pojęcie. Księga Prawdy. To nie będzie wyjaśnione nigdzie w księdze proroka Daniela. Ale to, co następuje, bo anioł mówi, ja ci oznajmię, co jest napisane w księdze prawdy, to nastąpi w dalszym ciągu tej samej wizji. I możemy tylko się domyślać, że księga prawdy to jest księga rzeczywistości, które zna Bóg. I Bóg może uchylić rąbka prorokowi czy komukolwiek innemu. To nie jest księga ani życia, ani śmierci. To jest księga prawdy, którą Bóg oznajmia. I w 11 i 12 rozdziale zobaczymy tak cudowny ładunek tej prawdy, że wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć. Ale teraz zapytajmy się i spróbujmy znaleźć odpowiedź, kim jest Michał. W wierszu 13 nazwany jest jako jeden z pierwszych książąt anielskich. W wierszu 21 jako wasz książę anielski, czyli ten, który stoi w obronie i walczy za lud izraelski, lud Boży. W wierszu 1, 12 rozdziału nazwany będzie orędownikiem synów ludu Twego, czyli ludu Daniela, czyli znowu Izraela. Zbieżna myśl jak w 21 wierszu tego rozdziału. W liście Judy dowiadujemy się, że Michał walczył z diabłem o ciało Mojżesza. Jest 9 wiersz. W Apokalipsie w 12 rozdziale stoi na czele wojsk niebieskich i walczy z tymi wojskami, na których czele stoi sam demon, diabeł i szatan. A więc kto to jest? Odpowiedź, gdy zaufamy Biblii, jest oczywista. Pozostaje tylko kwestia, co znaczy jeden z pierwszych książąt waszych anielskich.
w ogóle Archanioł Michał? Przecież on jest istotą boską. Albo anioł. Pamiętacie, gdy mówiliśmy w we wprowadzeniu do 10 rozdziału o kwestiach aniołów, to był pierwszy wykład z serii Wielkiego Boju, z tych dwóch wykładów, mówiliśmy o aniołach. Co znaczy słowo anioł? Wysłaniec. To może być wysłaniec ludzki, to może być wysłaniec Boży, to może być wysłaniec demonów, to może być wysłaniec kogokolwiek. Tyle znaczy słowo anioł. Jeden z pierwszych, dlatego że nie tylko on stoi na straży ludu Bożego. Dlaczego nie jest napisane najważniejszy, jedyny w swoim rodzaju? Nie wiem. Mam taką szufladę na pytania i to pytanie chciałbym zadać Bogu, gdy się tam spotkamy w Królestwie Jego. Dlaczego tak? Ale chyba dlatego, że nawet gdy przyszedł na ten świat, to był jeden z wielu ludzi, którzy mieszkają na tej ziemi. To nie był jedyny. On stał się podobny do nas. On był potraktowany tak jak my. Dlatego w tej walce też tam nie ma tej hierarchii, kto jest większy, komu największy aplauz będzie wzniesiony. Nie, tam jest służba. I tam ta służba jest zarówno ze strony Chrystusa, jak też innych. A w ogóle imię Michał oznacza, kto jest jak Bóg. Pamiętam, gdy ostatnio prowadziłem tę serię wykładów, ktoś przyszedł do mnie później, znający język hebrajski, i mówi, to nie jest w formie pytajnej, bo tu na ekranie widziałem znak zapytania, a to nie jest w formie pytajnej. Ja mówię, a w jakiej formie to jest? Kto jest jako Bóg? Jeżeli postawię nawet kropkę, to każdy, kto zna konstrukcję zdaniową, powie, słuchaj, od kto, co, kiedy, jak zaczynają się pytania. A więc nieważne jest, czy na końcu jest pytanie, znak zapytania, czy nie. Konstrukcja jest pytaniem. Kto jest jako Bóg? Jest ktoś, kto chciał być jako Bóg i doszło do wielkiej konfrontacji. Nawet gdy szatanowi nie udało się zachować niektórych, których chciał koniecznie mieć po swojej stronie i zniszczyć ich, jak Mojżesz. A Bóg zdecydował, że go w martwych wzbudzi w wyjątkowym, indywidualnym zmartwychwstaniu. To z kim była walka szatana? Z Michałem, księciem ludu. Zrównam się z Najwyższym. A Chrystus jest tym, który jest odblaskiem chwały Ojca. Jest to Słowo, które jest Bogiem u Boga. Słowo, które stało się ciałem. Chrystus jest tym, który nie upierał się zachłannie, by pozostać równym Bogu, ale przyjął kształt ludzki, uniżył samego siebie. To jest ten, o którym prorok mówił, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Zrównam się z Najwyższym. Widzimy różnicę? Kto jest jako Bóg? Ja! Powiedział demon. Zrównam, jeżeli jeszcze nie w tym momencie, to do tego dojdzie. Te dwie istoty od początku i nadal zajmują przeciwległe stanowiska w tym wielkim boju. Już na poprzednim spotkaniu rozważaliśmy ten temat. Powstanie, historia i finał wielkiego boju. Pamiętacie tę kreskę? Będę jako Bóg na stronach północnych, zrównam się
z Najwyższym. Jaka była odpowiedź Boga? Zniżę się jako najbardziej uniżone ze stworzeń Bożych. I aż na krzyż z miłości. Jaki jest efekt tej próby wywyższenia? Diabeł, ich zło i grzech wtrącone są do jeziora ognistego. To jest wtóra śmierć. A jaki jest efekt uniżenia? Baranek, którego całe niebo wielbi, gdy po wniebowstąpieniu zajmuje tron razem z Ojcem. Tron jemu jedynie należny. Warto w takich okolicznościach zadać sobie pytanie. Czy zauważam działanie Boga w moim własnym życiu? Czy zauważam działanie szatana? Próby może tylko działania w moim życiu? Nie oszukujmy się. Dla Boga mamy zbyt wielką wartość, aby z nas zrezygnował. Szatan jest zbyt aktywny i ambitny, aby nie niszczyć tego i tych, którzy do Boga należą. Czy jestem świadomy mojego udziału w tym wielkim boju, boju o zbawienie? Zbawienie moje, zbawienie moich bliskich, krewnych, znajomych, ludzi w pracy, w otoczeniu. Zbawienie tych, którzy nadal nie wiedzą o ofercie życia wiecznego z Bogiem, a także gwarancji unicestwienia szatana i jego mocy ciemności. Osobiście odczuwam potrzebę stałego kontaktu z Bogiem i wiem, że diabeł robi wszystko, by mi się to nie wiodło. A jak to jest w twoim życiu? Ale wiem też, że Chrystus czyni wszystko, aby mógł mieszkać w moim życiu. Do nas należy tylko decyzja, nie walka z diabłem. Z diabłem może wygrać i wygrał tylko jeden. To jest Jezus Chrystus. Ty nie wygrasz z diabłem. Zapomnij o jego imionach, o wszystkim, o metodach walki z nim. Zajmijmy się metodami przyjścia do Chrystusa. A Jakub mówi, wtedy diabeł ucieknie od was. Jedyna walka z nim. Przyjść do Jezusa Chrystusa. Chciałbym Bogu podziękować za dzisiejszy tekst z Księgi Daniela. Dziękuję wam za waszą obecność. Zapraszam na kolejne spotkanie o 17:00. I będzie to niezwykle ważny wykład. Chcemy zrealizować takie wprowadzenie do rozumienia tych najbardziej fascynujących, chociaż wcale niełatwych treści zawartych w 11 i 12 rozdziale. Gdy to przygotowanie będziemy mieli za sobą, zobaczycie, o ile łatwiej czyta się to, co tam jest napisane. A przygotowanie polega tylko na zrozumieniu tego, co Biblia na ten temat mówi. Niczego innego. Powstaniemy do wspólnej modlitwy, a zaraz po modlitwie odśpiewamy tę pieśń 130, którą zazwyczaj kończymy nabożeństwa. Drogi Boże i Panie nasz, chcę ci podziękować za dzisiejsze spotkanie z tobą i z treściami, które przez twojego proroka zapisałeś, z treściami, które zachowałeś aż do dzisiejszych dni. Boże, dziękujemy ci, że jest jeszcze czas łaski, że ty działasz, że ty pracujesz, że ty walczysz i nikt ciebie pokonać nie może. Dopomóż mi, Boże, abym miał dość chęci i siły i determinacji, by zawsze przedkładać ponad moje pomysły, moje tęsknoty czasem i pragnienia i pokusy to, co ty mi radzisz. Błogosław każdego i każdą z nas. Niech twój pokój będzie z nami.
O to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę. Amen.